Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie. Jestem Arkadiusz, to jest Hearthstone. Dziś przyjrzymy się agro na bestiach na łowcy, że tak to określę oględnie. Czyli krzywa many. Większość jednostek za raz, dwa, trzy. No i potem wiadomo, spadek. Cztery jednostki za cztery, dwie za pięć. Jak przedstawia się deck? Znak łowcy, czyli zmienia zdrowie stronnika na 1. Kombi się dobrze z tajemnym strzałem, który potrafi zniszczyć jednostkę, która ma tam 11 życia, czy 12. Zdarzały się takie jednostki. Co dalej? Tropienie. Spójrz na trzy górne karty z twojej talii. Jedną dobierz na rękę, a dwie pozostałe odrzuć. To się przydaje do jakichś tam wymyślnych kombinacji, kombosów itd. itd. Dzik. Wiadomo, szarża wychodzi i atakuje za 1. Leśny wilk, twoje pozostałe bestie otrzymują plus 1 do ataku. Generalnie cały ten deck oparty jest na bestiach, czyli ten leśny wilk daje nam plus 1. No i spróbowałem zaimprowizować z pułapkami tutaj też troszeczkę. Wybuchowa pułapka, czyli gdy twój bohater zostaje zaatakowany, zadaje 2 punkty obrażeń wszystkim wrogom. Zamrażająca pułapka, gdy wrogi stronnik zaatakuje, cofa go na rękę i zwiększa jego koszt o 2. Hiena, grałbym dwie, mam jedną. Bardzo dobra karta, otrzymuje plus 2, plus 1 za każdym razem, gdy zginie przyjazna bestia. Sowa do wyciszania, upiorny pajęczak. Do przyzywania dwóch widmowych pająków, które należy zauważyć, nie są już bestiami. Tylko Ralfa, który daje plus 1 do ataku stronnikom, którzy go otaczają. Rozkaz zabicia 3 lub 5, w zależności od tego, czy mamy na stole bestie. Damage'u zadaje wybranej jednostce. Zwierzęcy towarzysz przyzywa zioma Rexara. Trzy są te ziomy bodajże. Jeden jest z jakiś dzik z szarżą, jeden jest Laok czy Leok, już nie pamiętam, dodający jeden do ataku naszym wszystkim stronnikom, czyli działa tak jak dowódca rajdu i jeszcze jeden z prowokacją jakiś. Grizzly też jest prowokacją do bronienia się, wilczy jeździec do ataku za 3, wielostrzał do zadawania dwóm jednostkom 3 punktów obrażeń, Dresenogar do bufowania i dania prowokacji również bestii i wygłodniały sęp, który dobiera nam karty za każdym razem, gdy zagramy bestię. Tradycyjnie rozegramy sobie 3 pojedyneczki, 2 rozrywkowe i 1 ranking. Deck jest w porządku, można tym sobie coś pograć. Nie jest to jeszcze do końca dopracowany deck. Powiedzmy sobie, wygrywalność jest na poziomie 60%. Nie jest to jakoś super, ale zobaczmy, jak się ułoży w tej rozgrywce. Mamy kapłana. Okay, ręka startowa. Leśny wilk, wygłodniały sęp, rozkaz zabicia. Wyrzućmy to wszystko. Liczymy na jakieś inne jednostki. Bestie za raz, dwa lub trzy. Jest hiena, jest dzik. Jest znak łowcy. Okej. Okay. Kapłan. Z czym mi się kojarzy kapłan? No kapłan zawsze będzie kojarzył mi się właśnie z gorliwą kapłanką. No dobra, skoro on tą gorliwą kapłankę wystawia, to ją od razu wyciszmy. Nie ma sensu jej tutaj utrzymywać przy życiu. Gorliwa kapłanka robi to samo, co nasz wygłodniały sęp, tyle że musi się leczyć. Dobiera mu karty za każdym razem, jak jakaś jego stronnik będzie ranny i on go wyleczy, to kapłanka dociąga kartę. Ulecz mnie, nie krępuj się. Nie dało się, no niestety. Dobra, wystawmy w takim razie sobie bestię w postaci hieny. Dodajmy jej jeden ataku dobre zagranie za pomocą Wilkora. Super. Żywot bestii był niestety no, krótki, zwięzły i na temat. Co my możemy? Możemy sobie rzucić okiem na... Mamy sępa, mamy gryzli. Weźmy sobie gryzli. Prowokacja się zawsze przyda. Prowokacji nigdy dość. Leśniowy smok. Leśniowy smok zostanie pojechany bezczelnie przez naszą strzałę. No
niestety nie możemy tego zrobić. No tak, to by było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Prawidłowy cel. A jaki ci w oko? Z tym twoim, kurde, smokowcem, czy tam, nie, z bazyliszkowcem. A, śniowy smok po prostu i nie wymyślajmy. No, pętliczek, pętliczek. Pętliczek, pętliczek. Zastawiony stoliczek jest. Jest. Bardzo dobrze. Sprawdzić czaty, jak onu. Musimy oczyścić słoneczną. No i gitara, to mi pasuje. Mamy ten wielostrzał, także dobranoc tak zwane. No dobra, przyjrzyjmy się, bo tutaj się zapowiada interesująca rozgrywka. Umieść w twojej ręce kopię losowej karty z ręki przeciwnika. Cóż, wielostrzał lub zmień zdrowie stronnika. Myślę, że raczej zmień zdrowie stronnika, bo wielostrzał by użył. Do ataku. Która siódma, chrapłat. Leczone. No i znowu ma prawie 30 życia. Ale my mamy sowę. Czy ta sowa nam coś daje? Absolutnie nic. Ściągajmy go tu. Wiadomo. Antyczny mediobot. Rozbłysk. Wybraniec. Rozbłysk. Wybraniec. No dawaj, wystawiaj jakieś jednostki za 3 z życiem i zrobimy tutaj mały myk. Po co? Lepiej by skubnąć kartę z ręki, no bo przecież dlaczego nie? Aha, mamy pułapkę. Mamy pułapeczkę wybuchową zresztą. No, tu jakieś dziwko zachapnięte jest na tym obrazku. Poleciało dziewczę. Przecież mam, trudno wiedzieć, co to, kto to. Co to, kto to, jak to. Dobra, teraz chwilowo żeśmy się zawiesili. Ja się tutaj sprężam z łuku, on się spręża z laski. Każdy ma fajnie. Stoimy na 23-23. Dobra, dobierzmy sobie jakąś kartę. Jestem dobrej myśli, że to będzie coś dobrego. Dobra, ściągnęliśmy go do 16, przynajmniej do 23, już mamy małą przewagę. On co będzie miał wielostrzał, bo mi zgubnął. Nie, kontrola umysłu. Spoko, mamy kolejną pułapkę. No ale przy kombie zaraz tych pułapek to się zdziwi. Chuja się zdziwi, co on tam zrobi, nic mu nie zrobi. Będzie przecież jednostek za 2 wystawiał, później 10. No, pyknie mnie za 5. Wygłodniały sen. A wystawmy. Później sobie jeżeli przetrwa szansę. Dobra, spoko, to się go wyciszy. Ktoś jest ranny? Gorliwa. No co zrobić? Wyciszmy gościa, na pewno. O, to nam da kolejną kartę. Dobierze się. Tresor ogarów, okej. Okay.
A da. No i tutaj zabiliśmy gościowi Klina. Dobra. Jeszcze jeden najlepiej. Nie. O. Tak, to jest właśnie jak się skubię karty i potem się wykorzystuje na mnie. Ale tu jest bonus. Ale tu jest... A, bo to działa na tego. Ile tych kart sobie dobierzesz? Aż jedną. No okej. Wilczy jeździec. Co my tu mamy? Mamy taką opcję. Możemy sobie wystawić wielostrzał. Niech poleci. Wstawmy sobie pająka. Wstawmy sobie szarże. I zniszczmy to wszystko. Okej, pozbyliśmy go dwóch gorliwych kapłanek, czyli nie ma już możliwości dobierania kart. Tyle dobre. Zostało mu życia 13, nie 18. Wybuchowa pułapka. No użyjmy jej. Albo mamy już żytą jedną. No dobra. Sorry. Nasze pająki po prostu stały się chwilowo bezużyteczne. Już prawie nie mam kart. Przewinie nas z kartami, to rewelacja. Co 10 się pojawia. Chociaż nie, no, stanie tą wybuchową pułapkę jeszcze na dzień dobry. Pierwsze co, to trzeba się uleczyć. Tam gdzieś z kosmosu coś leci. No niestety, skopiował tylko. Skończyły mi się karty. Co zrobić? Musimy oczyścić słoneczną. No średnio to widzę. Dobra. W takim bądź danym układziku. GG. Gotowe. Ale to była dobra gra. To była dobra gra. Nie zawsze się wygrywa. Była jednak bardzo emocjonująca. Wykrwawiłem się. Cyk, zmęczenie 2. Dobranoc. No spoko. Polećmy kolejny meczyk. Dobra gra, ten pierwszy mecz mi się podobał. Po prostu się przewinąłem z kart. Kto teraz? Znowu. Dobra, nauczone doświadczeniem poprzedniej gry, czas wygrać. I co możemy? Ja bym tu wszystko jednak pyknął. Przestrzeń. Czy jeździec powrócił i znak łowcy dwa razy. No świetnie. Czyli znowu gorliwa kapłanka. I tak dalej. 3 ataku, 1 krwi. Treser ogarł. Pięknie. Szkoda, że tura pierwsza, treser na czwartą. No ale to... Poczekamy do tego momentu, mam nadzieję. Mineta i... Witaj. Tycia przywoływaczka. Witaj, podróżniku. Leśny wilk. Co robi ta tycia przywoływaczka? Pierwszy stronnik zagrany przez ciebie w każdej turze kosztuje jeden mniej. Spoko.
Wielostrzał. Gdzie jest wielostrzał? Ręce towarzysz. Nie no, trzeba zniszczyć tą niewiastę, bo będzie tutaj kurczę bruździć. Niech płaci jak człowiek, jak każdy inny, a nie będzie mnie tu jedną mniej płacił. Dobra, otrzymałem cios z uderzenia umysłu. Ale bezsens się zapowiada. No dobra, to nie do końca miało być to. Ciekaw jestem, może się będzie koncentrował na mnie, gdyby można było dać mu tą prowokację. Okej, prawie. Masakra, nie jestem w stanie się wystawić, bo nie mam czym się wystawić specjalnie. Kurczę. No co, i mogę zmienić ich życie na jeden. Czy to mi coś da specjalnie? Nie bardzo, bo on i tak będzie przysnął bezpośrednio na mnie. No tutaj ma już 7 ze stołu. Jakiś buff? Prowokacja. Excellent, chciałoby się rzec excellent. To ja spuścimy. Kupujemy. Kupujemy wszystko jak się da. Mamy jego życie na jeden. Zniszczymy go, dziada. Koniec tury. Dobra, ten pajacek wbija tutaj sobie następnie jeden do ataku. No i jest GG. W ogóle mi się nie ułożyła ta gra. W przeciwieństwie do poprzedniej przynajmniej mogłem coś zrobić tutaj. Absolutne zero. Jestem zerem w tej grze. Jedziemy ranking. Idziemy ranking, nie ma co. Ale bez sens, to ta gra, to w ogóle to się wytnie. Chociaż ciekaw jestem, jakby ktoś to zagrał. Z przyjemnością czekam na opinię, jakby mógł zagrać inaczej. Taki co by było gdyby. Tak. Można sobie pozakładać komentarza. Niech rozpoczną się łowy, dobra, wyrzuć to, Wilkora wyrzuć też. Zwierzęcy towarzy, zawsze to coś. Zamarzająca pułapka. Stronnicy? Nup. Po co? W ogóle hat-trick kapłanów. Gorliwa. Moja świecunia! Dla odmiany, proszę bardzo. A mogę coś zrobić, mogę w niego strzelić co najwyżej i nic więcej. To nie ma sensu. Tresor ogarnię. Tura trzecia, mamy zwierzęcego towarzysza Rexara. Specjalnie nie pyrga, zdejmie się go z tego, ze znaku łowcy. Ktoś jest ranny? Gorliwa. Dobrze, bufuj go jeszcze. No, rewelacja. My go po prostu zdejmiemy tutaj teraz na dwie karty.
No on się trochę z kartami przewinął w sumie. Ma 20, a my 23. Shadow Dragon. 20 poziom. Czy ja jestem w stanie dojść kiedyś do 19? Nie. Nie w tym roku. Po co? Leczone. I koniec. Spoko. W takim razie zróbmy tak. Dajmy mu prowokację i z życia. Tak, bonus. On ma co? Obszarowo coś? Of course. Obszarowo coś. Jeszcze jedno pewnie poleci. Niestety. No dobra, wykorzystajmy sobie tropienie kilka razy. Właściwie dwa razy dwa. Dobierzmy jakiś koksów. Duchowa pułapka. Trafiło się koksów milion. Pilczy jeździec. Niech będzie. No i na co się zdecyduje teraz kapłan? Nie no, jakoś po bani chodzi mi ta poprzednia gra, tam to w ogóle jakieś śmiałe miejsca, w ogóle dziwne rzeczy. Absolutnie dziwne rzeczy. Nie wiem, czy był sens w sumie wystawiać tego gościa, a tutaj będzie... Przecież są te sekrety. No nic, zobaczymy. Pyk. Dobranoc. Nie, no to mnie rozbawiło w sumie. Tak wewnętrznie poczułem się lepszy. Jednak pojawił się ponownie. Co za bezsens. Dobra, zostało mu 3 życia, jest szansa. Jest szansa ugrać przynajmniej ten ranking. Przecież on tu zaraz życie jakąś prowokację, podwoi jego życie, potem zrobi jeszcze potworzy jego atak i pierdolnie mnie za 28. Nie no, bądźmy optymistami. Całe szczęście. No i dobra, można powiedzieć, pierwsza gra bardzo w porządku kapłanem, druga gra w ogóle zero z mojej strony, zero. No i trzecia gra rankingowa, jak widać. Poszła całkiem gładko i jest po mojej myśli. Tak jest w porządku. Można sobie śmiało tym Rexarem pykać. Można by tu oczywiście wprowadzić kilka zmian. Kilka zmian mniej lub bardziej znaczących. Padlinożerna hiena. Chciałbym mieć dwie, niestety mam jeżo. Mam jedną. Niemniej jednak deck, jak widać, jest ok. Można sobie spokojnie tym popykać. Całkiem spoko się sprawdza. Dzięki za uwagę, mówił Arkadiusz. Komentuj, subskrybuj, oceniaj i do zobaczenia już wkrótce z następnym odcinkiem. Trzymaj się ciepło. Cześć.